faktycznie mamy 2 120 000. Zobaczę, ile kosztuje dziwo. Mnie jakoś ten samochód specjalnie nie kręci tak naprawdę, ale jest to nowa furka i chyba warto sobie ją przetestować, nie? Kupujemy. Bugatti Divo. Możemy sobie kolorka. A jakie tu są jeszcze w ogóle furki? Bo ja tak nie zajrzałem nawet. Ty, bo mam tutaj do dyspozycji też Bugatti Chirona, nie? A z tego co wiem, to Chiron jest szybszy od Bugatti Divo. Divo jest chyba takie bardziej skrętne, takie lżejsze jest. Ale kunia mechanicznego tyle samo ma, więc nie wiem. Więc to mamy, co mamy tu jeszcze ciekawego takiego do wyboru? Mam Regera, Regera jest świetna, ale mamy tak, Maserati MC12. Mamy Pagani Zonda F, bardzo fajny samochód. Mamy tutaj Jaguara CX75 Concept. Taki sobie. On chyba w Jamesie Bondzie był, nie? McLaren MC12C. Aventador też można by było sobie kupić. Aventadora sobie niedługo kupię też. Tu mamy Pagani Huayra, McLarena F1, Celera, jak to mówię, S7 Twin Turbo, Forda GT. Mamy tu Agera R, Spydera 918, Ferrari Speciale, Veneno. No, Veneno za niecały milion. Wydaje mi się, że to byłaby lepsza inwestycja niż Bugatti, co? Bugatti Divo jest ładniejsze? Szymon? Czy ja wiem? Ty, ale fajne Ferrari, podoba mi się. Pista. La Ferrari. Super Fast, 812 Ferrari. Regere to już znamy. Egoista, Boże. Paskudny, nie? Czemu egoista? No bo mamy chyba tylko jedno siedzenie po środku. Tak jak w McLarenie, tylko że tu już nikt nie wejdzie dodatkowo. Bardzo ciekawy pojazd w ogóle, nie? Jednoosobowy chyba jest. Egoista. No dobra, no to bierzemy Bugatti Divo. To jest najnowsze Bugatti. Weźmiemy sobie kolor pomarańczowy, a niech się wyróżnia. 2 miliony, słuchajcie, cały hajs poszedł. Siema Łukasz. Cały hajs poszedł, ale jest Bugatti Divo. Proszę bardzo. Wow. Ależ pierdzi to tam. I w czym to Bugatti tak naprawdę dobre jest, he? Czy w ogóle jest dobre? No bo mamy niską prędkość maksymalną jak na hiperauta. Może to jest w jakiejś... Może to nie jest w klasie hiper, ale chyba jest. To tutaj jedynie moglibyśmy mieć lepsze przyspieszenie, nie? Niż w zwykłym Bugatti, no bo może tutaj skrzynia biegów jest skrócona po prostu. Tutaj w ogóle, co tu się dzieje? Ktoś tu się ściga w ogóle. Nieźle. Zobaczmy w środku gnoja. Nic specjalnego tutaj w The Crew. Te kokpity są jakie są, nie? Ale kurde, to jest egzotyk. Samochód po prostu. Lepiej skręca to Bugatti. Fajnie od niskich obrotów śmiga. To jest auto księdza, nie? Chyba. Czy nie? Auto dla księdza, żeby szybciej dojeżdżał na mszę czy coś. No tak. Dobra. No i tak sobie wygląda dookoła. No powiem wam, że dla mnie szału nie robi. No jest, bo jest, no. Fajny dźwięk ma nawet. Mogliby go do Forzy dodać. Ale tak, ponieważ my sobie go kupiliśmy, to możemy sobie wejść... możemy sobie go dać do ulubionych. Czekaj, mogę tu osiągi ulepszyć jakieś? O! Ty zobacz! Zobacz, co tu się wydarzyło! Standardowo prędkość maksymalna 350 km na godzinę, ale
jak włożymy jakąkolwiek część, to nagle prędkość maksymalna wzrasta do 412. To jest bardzo ciekawe. Więc jest dostosowana ta prędkość do tego, co mamy w grze, do tych samochodów, do tej klasy, nie? Od razu. Że moim zdaniem bardzo fajnie. Wkładamy mu najlepsze bebechy, co tutaj ja mam w ogóle do dyspozycji. Cyk. Cyk. 429 km na godzinę. Prędkość maksymalna, już. Także jest to chyba mój obecnie najlepszy samochód. 435 km na godzinę? To jeszcze można byłoby się pokusić o to, aby z Regery powyciągać części. Wsadzić je do Bugatti. Bo widzę, że Bugatti chyba ma lepszy potencjał niż Regera. Naprawdę. Zaraz to sprawdzimy. O. Chodźmy teraz do Bugatti. ...436. Tak tylko patrzę prędkość maksymalną, ale prawda jest taka, że Bugatti mi się lepiej skręcało nawet, nie? Tutaj na tej krótkim odcinku. 438 km na godzinę. Jeszcze zaraz zobaczymy, jakie ma, czy można jakieś elementy wyglądu zewnętrzne coś tam powymieniać, czy nie. Chyba za wiele nie będzie można, ale sprawdzimy. W Aventadorze można było sporo powymieniać, ale czy tutaj? Nie wiadomo. No to co, idziemy sobie na jakąś ładną, prostą. Teraz to będzie śmigał, nie? Koło Las Vegas. Mówiliście, żebym sprawdził tą strefę 51. To przy okazji możemy Bugatti tam zajechać. Tylko gdzie to jest? Na razie zobaczymy. A w sumie tutaj jest ładna, prosta. O tu. Bo ja się mogę tu gdziekolwiek tepnąć, bo w The Crew 1 można było, nie? A tutaj chyba nie. Tutaj możemy tylko znacznik ustawić. A... chociaż nie, no powinno dać się tutaj na przykład, wybierz. Podróż, o, super. I teraz zawracamy. Ale dupny kolor żeś wziął. Pomarańczowy. Zaraz wszystko sobie pozmieniamy tutaj. Na razie zobaczymy, co ten samochód potrafi, nie? Już 400. Na razie trochę kręto, ale zaraz będziemy... Powinniśmy mieć z góry, ja w ogóle w dobrą stronę jadę? Czekaj, na pewno? Tak, dobrze jadę. Północny zachód Vegas, to zaraz ogarniemy tą strefę. Tylko tam dojedziemy, nie? Z takim samochodem to szybciutko. 432... O, się... O, teraz znacznie zwolnimy. O Jezu, co to się wydarzyło? Śnieg! Czemu tutaj śnieg jest? Czemu mega spada śnieg? Przecież mamy wiosnę! To jest. Wow, jakoś coś się wydarzyło. Ja, mnie to nie interesuje, ja tu mogę większą prędkość uzyskać. Padaj, syn, ja chcę wiedzieć, ile ja jadę teraz, mam wysoką prędkość. Kurde, jakaś część, co to było? Złota część? O co chodzi? Moduł sterujący, what? Ja chciałem tylko zobaczyć, ile jadę. Wygrałem jeszcze lepszą część niż mam, nice. Okej. Okay. Ej, ale patrzcie, sterowność mi spada. A ciekawe. Dobra. Czekaj, bo jak gdzieś zjechałem z tej autostrady w ogóle. Właściwie to chyba tutaj mamy to jezioro Bonneville, nie? Suche, wyschnięte. To też moglibyśmy tu V-Maxa obadać. Pamiętam, że w The Crew 1 był skyline torowy.
I on był bardzo szybki. Chyba 500 km na godzinę mi kiedyś osiągnąłem. Masakra to była. Nie no, 500 może nie. O, 423, 30, 40 na nitrze, 45, ładnie. Bugatti Divo. Wow, ale hamuje długo. No, ślisko jest, nie? Ten spoiler z tyłu jest aktywny. W momencie, kiedy hamujemy z dużych prędkości, on też się tam uaktywnia. O, widzicie teraz. Jak przyspieszamy, to on się podnosi. Tak wygląda sobie Bugatti Divo. No i co? Szczepan, co ty mówiłeś? Północny zachód, Las Vegas. Czyli północny zachód. Czyli dobrze tutaj, gdzieś w tym miejscu, tak? Gdzie jest ta strefa 51? Gdzie to może być? Tu jest jakaś Dolina Śmierci, to jest ta arena, ale to nie, to nas nie interesuje, czyli to by było gdzieś tutaj niby, nie? Ale tu jest jakiś las. Tutaj też jest skyline torowy. O, fajnie. Można by było go sobie zrobić. Nie no, tu nic nie widzę. No ale jest Bugatti Divo. I co? I musimy sobie, no sprawdziliśmy jak to jeździ mniej więcej, nie? Może sobie zrobię jakiś taki wyścig dłuższy. Jeździliśmy wcześniej taki 40-minutowy, teraz może walniemy ten 20-minutowy, zobaczymy. Ale chciałbym sobie spróbować ten samochód jeszcze przerobić. Musimy wejść... Jak tu się wchodziło do kwatery? Czekaj, pojazdy... Aktywności... Ustawienia, katalog, lista... Ty, nie pamiętam, jak się wchodziło do kwatery. Wow. Kurde, dobra, chyba z mapy umiem wejść. Teren pustyni... Moja... Dobra, to... Tutaj chyba to nie jest nawet opisane. Bo tu jest solisko Bonneville. I tyle. A tu nic więcej nie widzę. Chciałbym sobie dokładnie obadać to rozłe, nie? No, ale w każdym razie my sobie skoczymy do kwatery. Ja umiem do kwatery wchodzić właśnie z matki. Nie wiem, czy tak się wchodzi. I tu na wystawce mam McLarena P1. Teraz możemy sobie przełączyć auto, na przykład na Bugatti, i będzie tutaj zawsze stało już Bugatti Divo. Tylko ja sobie je tutaj wystawię teraz, bo chcę, aby, no, żeby można było je sobie stunigować, tak? Tych pojazdów mam tutaj sporo i jest moje Bugatti, proszę bardzo. No i teraz personalizacja i zobaczymy, co my możemy tutaj zrobić z tym autem. Wow, ale zobaczcie, jak lakier super błyszczy w tym w garażu, nie? Nie wiem, czy starczy mi hajsiwa na to wszystko. Tu mamy jeszcze jakieś kolory różne do wyboru, jakby ktoś chciał. Podoba mi się ten kolor. Kurde, wszystkie mi się podobają. Nie wiem czemu, ale to Bugatti przypomina mi trochę Ferrari jakieś. Wow. Super te kolory są, nie? W garażu to wygląda zajebiście. Matowy, metalik, zobaczcie. Nie wiem, co tu wybrać. Taki buraczkowy? Egzotyczny, nie? Dobra. Wzór. I tutaj mamy różne malowania, wyjątkowe. Top 100, wybierz najnowsze. Dajmy top 100. Tutaj już takie ludzie porobili malowania. To mi się już też ten mój kolor zmieni, niestety. Policyjne Bugatti Divo, proszę bardzo. To mi się podoba, to jest fajne. Widzę, że wszystkie samochody mają wspólne te takie pasy niebieskie na dole. Wygląda na to, że ich się chyba nie da usunąć. Policyjny. A tu jaki fajny. Nie no, nawet fajny ten samochód. Zbierałem na niego trochę, to chcę, żeby też wyglądał ciekawie. Patrzcie, jakie tutaj mamy spojrzenie, nie?
Jak oni robią, że te szyby są całkiem ciemne? Można tak naklejki nakładać? Ja bym wolał wersję z takimi przyciemnieniami. O, to fajnie wygląda. Co, 20 tysięcy bitcoinów? Nie, to już wolę mieć swój kolor. Okej, okay, więc wzór mieliśmy taki. Części ozdobne. Patrzcie. Można wymienić sobie maskę. Przedni zde... Co? Ej, wymienia się coś. Ale to chyba tylko kolorki, tak? Można, zobaczcie, ale super. Można wymienić sobie te kolory, nie? No bo to tylko kolory są. Tutaj nic nam się nie zmienia więcej. Musimy mieć zawsze ten akcent. Ja bym chciał nie mieć tego akcentu takiego niebieskiego. Ale wygląda na to, że bez tego niebieskiego akcentu się nie da. Ale nie, nie, zobaczcie, też jest inny zderzak. Tutaj mamy taki. Jest taki, nie? Także jest troszeczkę inaczej. Szkoda, że musimy... O kurde, co? Czemu to takie drogie? Ja nie mogę. Dobra, na razie nie, bo ja ba... Co? Ty, możemy go poszerzyć? Wow. No dobra, to ja to chcę. Felgi możemy wymienić. Felgi mi się podobają, te Bugattiowe. Ty, ej, jest trochę personalizacji. Kolory zacisków, proszę bardzo, człowieku. Lusterka boczne. Osłony. Tutaj mamy tylko kilka do wyboru, ale jaki poszerzony dziad, nie? Dobra. Tylny błotnik. Patrz, jeszcze mocniej można go poszerzyć, to jest jakiś kosmos. Ja nie wiedziałem, że Bugatti Divo będzie miał jakiekolwiek części wizualne do zmiany, nie? I takie hardkorowe dosyć. Skrzydło możemy sobie... Co? Patrzcie! Wow! Możemy sobie skrzydło wymienić. Co? Ty! Ale beka. To jest chyba z McLarena Senny, takie mam wrażenie. Ej, naprawdę spoko. Wow. 40 tysięcy kosztuje, spoiler. Ale drogo. Co tu mamy z tyłu? O, coś takiego, dobra. Dobra, muszę kupić za 20 tysięcy. I co jeszcze mamy? Wnętrze, ty. Kolor wnętrza, czerwone. Zobaczcie, możemy sobie wybrać. Niebieskie, okropne, nie? Ja lubię takie... Ja lubię takie beżowe wnętrza w samochodach. No, ale może być też coś takiego. I tu możemy styl jeszcze wybrać. Jezu. Oddalić kamerę, przybliżyć. No dobra, dajmy coś takiego. O. I wykończenie. Tu nie można nic zmienić. 16 tysięcy. Je, ale poszedłem z torbami z tym. Poszedłem z torbami. Kosmetycznych rzeczy nie możemy zmieniać, a te części mechaniczne już sobie powkładaliśmy. I zrobiłem swoją torpedę, słuchajcie. Ruszamy. No i teraz zupełnie inaczej wygląda. Szerszy gnój jest, nie? Dużo szerszy. Wow. Chciałbym się tylko pozbyć tych niebieskich akcentów z Bugatti, wiecie? Kolor fajnie teraz pasuje. Jest taki krwisty, nie? Jak ja to mówię, okresowa czerwień. Ale ty... To poszerzenie naprawdę robi robotę. Przypomina mi teraz troszeczkę, jeśli chodzi o te błotniki z tyłu, to przypomina mi Bugatti Veyrona. Później jeszcze felgi mu jakieś wymienię. Chciałbym się pozbyć tego niebieskiego paska, jak najmniej tych niebieskich akcentów, ale niestety całkiem wyeliminować ich się nie da. No i to tak, ja bym jeszcze... Ty, co? Chcesz mi powiedzieć, że ten spoiler, co zainstalowałem teraz, to on jest jeszcze aktywny dodatkowo, a już myślałem, że on nie będzie się ruszał. Wow. No to się postarali z tym samochodem. Zobaczcie na to. What? Co? Ej, rozwalili mi system. Czegoś takiego nawet nie ma w Fordzie Horizon 4. Jak wymieniamy tam spoiler, to on już dupa nie jest aktywny, nie? Albo masz ten standardowy, który jest aktywny, albo masz niestandardowy, nieaktywny. Po prostu.
Tutaj wymieniłem spoiler i on dalej działa. Wow. To naprawdę, naprawdę szacun za to auto, jak jest wykonane w tej grze. Naprawdę, nieźle. Właśnie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak mamy teraz pękniętą szybę w samochodzie, jak weźmiemy sobie widok z kokpitu, to tego pęknięcia nie widać, nie? No, ten samochód zdecydowanie lepiej skręca od Regery, ale miałem takie wrażenie, że Regera trochę lepiej przyspieszała przy tych wyższych prędkościach. Tam jak miałem powyżej 250 km na godzinę, to Regera się dopiero rozkręcała, nie? Chodziła na te takie... dochodziła do tej swojej maksymalnej mocy wtedy, na tych obrotach. A Bugatti za to lepiej skręca dużo, dużo lepiej skręca, takie mam wrażenie. No nic, ale żeby to potwierdzić, to przejdziemy jakiś wyścig, nie? Bo tutaj w tej klasie to ja przecież też mam jakieś wyścigi do przejechania. Jeszcze których w ogóle nie jechałem. I jest ich chyba nawet dużo. Tu mamy wyścig, który trwa 2 minutki. Możemy sobie śmignąć. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Okay. Cyk. I Bugatti. O mój, znacznie powyżej potrzebnych statystyk. No i cyk. Unleash that engine. Oh yeah. Poszedł. Znaczy tutaj na razie mam słabych przeciwników, bo tego wyścigu nie jechałem, więc muszę przejść ten wyścig na najłatwiejszym poziomie najpierw, a dopiero później będę mógł się ścigać na tych wyższych, nie? Więc teraz to tak. Lekko. Ale patrzcie, ta prędkość, ludzie. 400. 44. I trzyma tę prędkość. 40 jeszcze się rozpędza, gnój. Niezły jest. Znaczy, będę musiał się pościgać na tych wyższych poziomach, żeby zobaczyć, ale na pewno lepiej mi się go prowadzi niż Regera. Zdecydowanie. Regera to był mój taki number one, jeśli chodzi o samochody. W ogóle mam wrażenie, że te tylne koła są trochę w negatywie. Nie? Jak już jest taki poszerzony. Zaskoczony jestem, że tyle modyfikacji mamy do tych samochodów, bo przeważnie, pamiętam, że w The Crew 1 było tak, że jak miałeś samochód już taki super egzotyczny, to on tych, no, błotników, zderzaków to niewiele miał do dodania, nie? A tutaj mamy Divo i proszę bardzo. Nowy samochód, tak, bo on też został niedawno dodany do gry. I masz, proszę bardzo, poszerzenie jeszcze dodatkowo. A przeważnie to te w The Crew 1 na przykład było tak, że niby było tych dużo modyfikacji, ale było dużo modyfikacji do samochodów takich jak Nissan 370Z, do Mustanga GT na przykład. A już do takich egzotyków to tak gorzej. Wow. O! Ale żebym stanta dowalił. Wstawaj! Wstawaj! No, trzeba uważać. Nie znam tej traski, więc pojechałem trochę na czuja i spojrzałem na mapkę i cyk. Ale pędzi. Tak swoją drogą, teraz ma wyjść ten Need for Speed 2000, no po prostu nowy Need for Speed. Nie wiadomo jaka będzie nazwa jeszcze jego, a już wymyślam. W każdym razie ciekawy jestem jaka tam będzie fabuła, historia i tak dalej. Jakie będą samochody. Powinni tak robić te Need for Speedy pod jakiś styl, nie? Jak mieliśmy Most Wanted pod wyścigi z radiowozami. Mieliśmy undergroundy pod takie nocne wyścigi stylizowane na jakieś japońskie i tak dalej, nie? Takie klimaty drifterskie. To ten nowy Need for Speed, nie wiem na co może być. Już są jakieś tam plotki, ale to wiecie. To są po prostu plotki. Nie no, dobre jest to Bugatti, chociaż tu mieliśmy naprawdę bardzo łatwą traskę, a i tak dachowałem, więc...
No dokładnie, Kacper, mówiłeś o dachowaniu i proszę bardzo, załatwiłem ci niezłą zabawę. A mamy jakieś nowe części. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. A te części chyba. A nie, tu jest jakaś lepsza. I zawieszenie mamy, ale chyba nie będę go wsadzał, bo to zawieszenie, które mam, ono ma tam dwa jakieś ulepszenia, więc zostawię. Ej, spoko to Bugatti Divo teraz wygląda. Jestem naprawdę zaskoczony, że mogliśmy sobie tutaj to wszystko ulepszyć, serio. Yeah. T.O. isn't the only one who likes to roll legal, but we're a little closer than we were, and that's all thanks to you. Okay. No tak myślałem właśnie. Wow! Tak myślę, że właśnie Regera na tych wyższych prędkościach lepiej się rozpędza, ale ten też jest demon. Tutaj zakręty robią robotę przede wszystkim. Jakie wycieraczki, ty. Wycieraczka jedna pewnie kosztuje tyle, co moje całe Volvo. Ale spoko.